Dzień dobry, witam w Zagrajmy dalej w Might & Magic 8. Dawno już nie nagrywałem tej gry, ale mniej więcej pamiętam, na jakim etapie stanęliśmy. Tutaj było quest do zwrócenia związany z butelkami odporności na ogień. Zmęczyli się. Nie wiem, czy miałem przyspieszenie rzucone? Czy coś? W każdym razie, no nieważne. Są zmęczeni. No, ponieważ kaszle już mniej, to mogę nagrać teraz tak z pół godziny, może z godzinę tego, nie? Eliksir odporności. To jest czwarty dom już, bo pozostałe trzy załatwiłem wcześniej. Tutaj będzie piąty i szósty. I pytanie, komu to teraz oddać ten quest? Ten już dostał. To kto jeszcze nie dostał? Z nami. Nie chcę. Dalej. To on pewnie 50 poziom, dlatego nie chce iść z nami. Ten też już ma eliksir. Ten też już ma. Ktoś musi nie mieć jeszcze może ten. O. To jest jedno zadanie i drugie zadanie z tym całym domem, który dla nich znalazłem. I muszę też porozmawiać z innym gościem. On w ogóle daje promocję trolla. Także ja nie mam trolla w drużynie, także to mi niewiele da, ale to przynajmniej poziom punkty doświadczenia, nie? Wróć do Huberta z Rust. Dobra, poszukamy go od domu do domu, nie? Znajdź nam dom. Dziękuję za dostarczenie eliksirów odporności na ogień do domów na południu Rust. Może uda nam się przetrwać do czasu znalezienia naszego nowego domu. Uratowani. Tutaj był chyba jakiś błąd w tym, bo to nie jest ten dom. Wologa Sanduinda. Dobra, gdzie jest Wolog Sanduind w takim razie? Muszę go znaleźć. Ekspert regeneracji. Ja jestem ekspertem. Tutaj jest konnica, to jest jedyny człowiek w mieście, tak? Który konia ma. Jestem Wolog. Pradawny dom znaleziony. Udało ci się znaleźć naszą starożytną ojczyznę. Znajduje się w zachodniej części Murmurwoods. To cudowne wieści. Może nie jest jeszcze za późno na przeprowadzkę mojego ludu. Niestety najpierw trzeba uporać się z zagrożeniem żywiołów, inaczej żaden z mych pobratyńców nie będzie bezpieczny. Wszystkie drole wśród was otrzymują status troli bojowych, a ich imiona pozostaną na zawsze w naszych pieśniach. Resztę z was nauczy wszystkiego, co mogę. Przynajmniej nie nadaję nam tytułów honorowych, nie? Może to wystarczy, by pomóc wam ocalić całe jadamy. Jak to by było fajne, zostać takim honorowym trollem, nie? No, Kromantka, Liszka, Luna, troll honorowy. Dobra. I to była druga rzecz, która tutaj była do zrobienia. Napiję się. W międzyczasie... Aż nawet nie pamiętam, jaką fabułę ostatnio czytałem, będę musiał sobie przypomnieć. Żeby nie pominąć znowu, tak dużo rozdziałów jak poprzednio. Znajdź szczątki korbu. Zabij wszystkich chłopców, to nie. Znajdź Kauri, to też jeszcze nie. Odzyskaj tarczę zaćmienie, to nie wiem, gdzie to jest. No, tych zadań nie zostało już dużo. Niedługo się będzie trzeba przymierzać do wypełniania zadań z wątku głównego. I jeszcze jest taka sprawa jedna, że... Tutaj możemy polecieć, ale najpierw się wyśpię, co? Usunę to zmęczenie, odzyskam paski. A to chyba był goblin. Dobrze. Czarodziejskie oko. Aha, i Czary Świata też muszę kupić i muszę się wrócić do Shadow Spire, ponieważ tam był sekret, który chyba pominąłem. Wiem, gdzie on jest, a no, pominąłem go, nie? I latanie. Ono jest tu. Dobrze. I co tam stoi? Teraz pytanie. Gogi, no dobrze, no to zabijemy. Bardzo prosto. Okay.
nie powinien stanowić jakiegoś większego problemu na obecnym etapie. Jeszcze mogę dla takiego większego bezpieczeństwa rzucić sobie ochronę przed czarem ognia. I tak, w ogień chyba już nie będę mimo wszystko inwestował, tylko będę inwestował w magię ciemności, bo faktycznie jest bardziej opłacalna. No nawet złoto dają, zapomniałem. Jest krew Goga, chyba nie potrzebuję tego. O, tu mam dużo przedmiotów do sprzedania. Kurde. Chociaż to jest czerwony. Ta, nie potrzebuję. To za dużo miejsca zajmuje w ogóle. Tu jest obelisk. Mhm. Czyli brakuje mi tylko jednego. Poza tym. Z tym. Znaczy brakuje mi dwóch ogólnie, tak? Jak ten dotknę, to będzie mi brakowało jednego. Zginął z łuku. Także widać postęp naszej drużyny, nie? Kiedyś te gogi były trochę bardziej żywotne niż teraz. I klucz Tornaw. Dobra. Tutaj są cyklopy. Może jeszcze nad tym morzem ognia polatamy sobie. Zobaczymy, co tutaj może znaleźć. Takie dziwne wrażenie, że ono nie jest równe, ale to się chyba po prostu już koniec mapy rysuje. No jest portal ognia do krainy ognia, nie? Jeden strzał ominąłem niechcąco. Wiem, że tego nie będę robił. A chciałem obniżyć pułap lotu. A chyba rudy są jeszcze w ogóle do wyrobienia przedmiotów. Too easy. It should have fled. Nie trzeba się zbytnio tymi gogami przyjmować, ale nie chcę też do nich podchodzić, bo one mimo wszystko wybuchają, nie? Dobra, przeczytajmy opis lokacji. Chociaż widok zasłaniają migoczące fale gorącego powietrza, przez portal dostrzegacie piekielny krajobraz niekończących się mostów przewieszonych nad oceanem lawy. Dobrze chociaż, że będzie można tam żyć, nie? Bo powinno nas spalić. A proszę bardzo, o tym bierze pękę. Okej, podlecę. I tak nie można, bo to się nie kończy gdzieś dobrze. O nie, upadł do tego, do lawy i jego ciało zniknęło. Aha, to obelisk. Pięknie silnik graficzny tutaj wykonuje. Czasem operacje dziwne. Czemu nie zostałem poparzony? A tu jest takie przejście, tak? Jakbym nie miał lotu, to mógłbym przez ten tunel się przejść, dostać. Znaczy, że trzeba będzie ten tunel jeszcze załatwić. Jako lokacji. Ciekawe, co tam będzie. Pewnie armia gogów, nie? Czego się można spodziewać? Ale lecimy jeszcze te cyklopy teraz rozwalić. Od razu. Tylko ten, on zapisze grę, bo dawno tego nie robiłem. Znaczy 10 minut temu było zapisane ostatnio. Znaczy tak naprawdę było zapisane ostatnio miesiąc temu, ale 10 minut w sensie gry, nie? To tego z niego zapis upłynęło. No i to jest idealne miejsce, żeby przygrzmocić im deszczem płomieni, nie? Yes. Śmierć. O, przeżyły. One mają jakiś efekt taki dziwny, nie? Chyba paraliżują czy coś. Ile w ogóle mam many? 305. No, to całkiem sporo. Ile jeden kosztuje? 20. No to mogę tylko bardzo dużo rzucić. No i teraz też spokojnie łukiem. Jeden ucieka, spokojnie nie ucieknie zbyt daleko. No i podnieśmy. Trupisze. O, trzeba spokojnie tutaj, żeby nie beczki, żeby skrzyni nie wysadzić. Bieda.
It's useless. Tak, miałem zwrócić uwagę na mimikę twarzy, faktycznie jest niezła. It's useless. It's useless. No, to było niedobre. It's Co? Nie, to jest jakiś śmieci. No dobra, te skrzynki są słabe. I szarża! Yes. Poza mapę chciał wybiec, ale nie zdążył. Dosięgło go długie ostrze miecza. Kuj. Nabił mi guza tym kamieniem. Ile tu jest? Spróbujemy sprowadzić ich wszystkich do jednego mianownika? Jak będę tak latał, o. Ojej. Oszustwo. No chodźcie, chodźcie, chodźcie. Wy też jeszcze chodźcie. Tak, do was mówię. No, zrobili potwory, które nie strzelają. To jest w ogóle dziwne. I też chyba nie może być aktywnych więcej niż kilku naraz. Tak mi się wydaje. Tak, to ci zamarzają. No to jeb. I teraz już wszyscy będą aktywni. Dobra. Jest szybkie rozprawienie się po prostu z nimi, nie? Po co się męczyć? Oni tak są nie grozi, nie są w stanie nic zrobić, nie? A tak w ogóle to ja do tej pory nie zwróciłem na to uwagi. Faktycznie mi się nazywała ta... wydawało to imię tej postaci znajome. Simon Templar, nie? No przecież to jest święty z tego filmu. I z serialu chyba też. Simon Templar. Tam jeden ucieka, a olał go już. Ulecz obłęd. Może być. I pośpiech. Tego nie chcę w sumie, ale... Niech sobie będzie już. No, tu jest coś bardziej konkretnego. Tarcza odporność na powietrze plus 4, plus 4 diamanty. Zobaczmy tą tarczę. Chociaż rana raczej... no dobrze. Oj, nie tą postacią. Dobrze, nie ma tu nic ciekawego. A co tu leży? Aha, to, okej. Katalizator, tak? To był? Czy nie? Czy to był niebieski odczynnik? Nie pamiętam już. O, tu są jeszcze pudła. It's useless. Pustych butelek mam dużo, nie? Ale wezmę ją. I ostatnie pudełeczko. To jest moc 10. Dobra, to też wezmę w takim razie. O. To jest słabe wbrew pozorom. Pomimo tego, że daje do każdej statystyki. To plus 1 to jest po prostu taka popierdółka, że nie ma nawet sensu tego podnosić, nie? Dobrze. Teraz tak. Tutaj jeszcze jest taka czarna plama. Polecimy ją odkryć. Żeby nie było czarnych plam na automapie. Tam był kocioł przecież, nie? Nie wolno nie zapominać, ja się do niego wrócę. To jest kocioł, brudny kociołek. To pewnie będzie odporność na magię ziemi. Kto ma najmniejszą? Arius. Dobrze. I zobaczymy, co jest jeszcze tam. O, jakieś zgrupowanie troli dwóch. No okej. To mamy całą pustynię Ironsend odkrytą.
Mamy tu jeszcze dwie lokacje, w których nie byłem. Tutaj, no pomijając oczywiście ten portal, tak? I tutaj ten podziemny tunel. Najpierw pójdziemy do podziemnego tunelu, a później pójdziemy tu. Cokolwiek to jest, co to jest właściwie. Dobra, nie chcę mi napisać, także nie wiem, co to jest. Jakaś siedziba cyklopów, whatever. Ale zrobimy to już w następnym odcinku, żeby po prostu następny odcinek zacząć od lokacji. Tutaj ona jest. Cicho. Okej, tylko gościa jeszcze zabiję. I w następnym odcinku tutaj wchodzimy.